Elżbieta Starostecka po 43 latach powróciła do książa, tym razem nie w roli Stefanii Rudeckiej, a we własnej osobie, by wraz z publicznością wspominać czasy kręcenia Trendowatej Jerzego Hoffmana. Przed spotkaniem z aktorką publiczność miała okazję przypomnieć sobie film Trendowata, w którym zamek książ pojawia się wielokrotnie. Choć w filmowym kadrze prezentuje się równie okazale jak dziś, to jednak Elżbieta Starostecka wspomina, że rzeczywistość nie była taka kolorowa jak na ekranie. Kiedy przyjechałam tutaj do książa, to był smutek. To był po prostu smutek. Oczywiście obiekt był fantastyczny. Zamek też był wykorzystywany niejednokrotnie do filmów jako obiekt po prostu. Natomiast to, co było wokół, no i same wnętrza, było naprawdę bardzo, bardzo biedne. Aktorka wraz z mężem, Włodzimierzem Korczem, często przebywała na Dolnym Śląsku, ale jak przyznała, zwykle celem ich wizyty była Kotlina Kłodzka. Obiecała jednak, że w przyszłym roku dokładnie zwiedzą nasze miasto, bo choć zawitała tu na krótko, to już zdążyła się oczarować tym, co zobaczyła. Biorąc pod uwagę zainteresowanie tym spotkaniem i faktem, że w Zamku Książ kręcono wiele filmów, jak na przykład Hrabinę Kozel czy Diabła, w kuluarach mówiło się o możliwości organizacji cyklu podobnych spotkań. Wraz z projekcją filmów można by zaprosić twórców lub aktorów takich jak Anna Dymna, Daniel Olbryski czy Wojciech Przoniak albo Reszek Teleszyński. Lista filmów i artystów jest długa, ale jeszcze dłuższa jest kolejka chętnych, którzy czekają na następne spotkania. Wałbrzyski zespół Niebo zrealizował pierwszą odsłonę live session, która powstaje w Starej Kopalni. Dotąd powstała pierwsza odsłona live session Niepewny Lot. Finalnie powstaną trzy klipy z live session w Starej Kopalni. Cała sesja ma być symbolicznym zamknięciem pewnego etapu w historii zespołu. Reszta będzie gotowa prawdopodobnie po wakacjach. Zespół Niebo powstał w 2004 roku w Wałbrzychu. Niebo oprócz regularnych koncertów w całej Polsce zagrało także na kilku ważniejszych imprezach, m.in. na przystanku Woodstock w 2006 roku i Slot Art Festival. W 2011 roku zespół zawiesił działalność, a członkowie zaangażowali się w inne projekty muzyczne. Obecnie zespół Niebo wznowił działalność koncertową. Książki dla Bibliotek Powiatu Wałbrzyskiego. Akcja została zainicjowana przez Łukasza Kaska, samorządowca miłośnika historii z Walimia. Jej celem jest przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa w powiecie wałbrzyskim. Pomysłodawcą akcji jest Łukasz Kazek, który postanowił, że do biblioteki publicznej w swoim rodzinnym Walimiu co miesiąc przekaże jedną nową książkę. Ja zacząłem wspierać bibliotekę w moim rodzinnym Walimiu. Pomyślałem, że co miesiąc będę kupował nową książkę z nowości wydawniczych, które nie zawsze biblioteka może kupić, bo jeśli kupuje to maksymalnie 3-4 tytuły i one się nie podwajają, bo nie można byłoby spowodować innych, kupna innych tytułów. I okazuje się, że jest powiedzmy 600-700 czytelników, a jest tylko jedna nowość. I ci ludzie czekają na książkę. Stać w kolejce w XXI wieku i czekać na książkę, to jakiś koszmar, pomyślałem sobie, więc będę wspomagał. Inicjatywa spodobała się też innym. W tej chwili w gronie darczyńców jest już 9 osób. Łukasz Kazek, Sebastian Borecki, Mateusz Kudła, Joanna Banachowicz, Krzysztof Ornatowski, Mieszko Maślanka, Magda Raczkowska-Kazek, Paulina Salamaga i Renata Kijowska. Każdy z nich objął patronatem inną bibliotekę na terenie powiatu wałbrzyskiego. Osoby, które zdecydowały się wesprzeć akcję, są w stałym kontakcie z bibliotekarzami, którzy informują, jakich książek szczególnie brakuje w danej placówce. Za 1025 zł wlicytowano numer startowy 1 podczas 20. Toyota Półmaratonu Wałbrzych. To numer prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja, który w tym roku zdecydował się przekazać go na charytatywną aukcję, z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz leczenia Edwarda Baczewskiego, wałbrzyskiego biegacza, który wraca do zdrowia po ciężkiej chorobie. To już 20. edycja biegu. W tej chwili zgłosiło się już 2,5 tysiąca zawodników, którzy wpłacili opłatę startową. Czy w tym roku zostanie pobity rekord? Do tej pory było to 3053 biegaczy z 16 państw. Obecnie zgłosili się zawodnicy z 10 krajów. Udział w każdym biegu upoważnia do losowania nagród rzeczowych, w tym samochodu Toyota Aygo. W tym roku wśród zawodników wylosowane zostaną także wczasy na Lazurowym Wybrzeżu. Więcej informacji znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.